Iniekcje toksyny botulinowej są najczęściej wykonywanym niechirurgicznym zabiegiem w naszej klinice. Toksyna botulinowa generalnie służy do poprawy, możemy poprawiać za niej, przy jej pomocy wygląd całej twarzy, choć najlepsze efekty uzyskujemy, jeżeli się podaje je w górnej części. Najczęściej iniekcje stosujemy do likwidacji zmarszczek w okolicy międzybrwiowej. Proszę zmarszczyć czoło. Te zmarszczki, które powstają w wyniku działania mięśni marszczących brwi, są tymi, które są dosyć bardzo widoczne, a przy pomocy toksyny botulinowej możemy je bardzo ładnie wygładzić, a w niektórych przypadkach nawet całkowicie usunąć. W tym celu zwykle stosuje się kilka, od 3 do 5 ukłuć nad brwiami. Zaznacza się je zazwyczaj wcześniej przed zabiegiem, właśnie prosimy pacjentkę, żeby ona zmarszczyła brwi, proszę zmarszczyć brwi, i wtedy wiemy, że tu się zaczynają przyczepy, zaznaczamy jeden i drugi punkt, proszę już teraz odprężyć się, i podajemy zwykle jeszcze, mówię, 3 do 5 iniekcji. One są podawane zwykle 1 do maksymalnie 2 cm powyżej łuku brwiowego. Najczęstszym powikłaniem, które się pojawia przy iniekcji botoksu, to jest opadanie powieki. To związane jest głównie z tym, jeżeli podajemy tą toksynę zbyt blisko łuku brwiowego, ona wtedy nam potrafi spłynąć troszeczkę niżej i spowodować paraliż mięśni podnoszących powiekę. Na szczęście oczywiście to mija, no niestety dopiero po około 3 miesiącach, kiedy przestaje działać toksyna botulinowa.